Samochody WB Car. Dzisiaj prezentujemy Państwu Volkswagena Tiguana. Samochód z 2016 roku z przebiegiem 101 tysięcy. Samochód bardzo dobrze doposażony, jeżeli chodzi o jego doposażenie dodatkowe. Mamy tutaj m.in. podwójny pakiet Airline, czyli są przestylizowane przednie zderzaki. Mamy listwy progowe na drzwiach, mamy inny tylny zderzak, mamy lotkę. To jest zarezerwowane dla wersji Airline. Z zewnętrznych elementów, które rzucają się jeszcze w oczy w przypadku tego konkretnego egzemplarza, to mamy najwyższy model lamp, czyli lampy Full LED Dynamic, czyli to jest odpowiednik lamp matrixowych w Audi. Mamy 19-calowe koła. Mamy dodatkowo system kamer 360 stopni, czyli są kamery w bocznych lusterkach. Mamy kamerę przednią, kamerę tylną. Dodatkowo w samochodzie zamontowane jest Webasto. Mamy pakiet skórzany w środku, do tego dochodzi elektryczna regulacja fotela kierowcy, elektryczna regulacja fotela pasażera plus pamięć foteli dla kierowcy, pamięć foteli dla pasażera. Mamy head-up display, tutaj widzimy na przednim kokpicie jest wysunięta takie szkiełko i na tym szkiełku obserwujemy sobie te funkcje, które są potrzebne kierowcy podczas jazdy. Samochód wyposażony jest w wirtualne zegary. Mamy Webasto, czyli system ogrzewania postojowego sterowany pilotem. Mamy dodatkowo hag elektryczny, mamy panoramiczny dach, mamy silnik 190 koni plus skrzynia DSG, mamy auto hold, mamy dodatkowo w samochodzie system parkowania równoległego, prostopadłego i system wspomagający zapięcie sobie tylnej przyczepy. Mamy pełny pakiet systemów asystujących kierowcę, czyli mamy side assist, czyli dwie takie diody w bocznych lusterkach. Mamy line assist, czyli system, który będzie nam pilnował tego, żeby samochód przemieszczał się wzdłuż osi jezdni. I mamy aktywny tempomat, który będzie nam sterował tutaj samochodem w ruchu miejskim bądź w ruchu pozamiejskim. Dodatkowo mamy jeszcze zamontowany w samochodzie tutaj pokażemy może w środku system dodatkowego oświetlenia LED, czyli tutaj są takie LEDowe lampki w progach, podświetlany będzie nocą tutaj bok drzwi i mamy jeszcze elektryczną klapę, czyli no i head-up display, o którym wcześniej wspomniałem, czyli pełny tutaj można powiedzieć full wypas, jak to niektórzy mówią. Jest też funkcja DCC, czyli możliwość sobie zmiany nastawów zawieszenia. Tam jest taka dioda, się pali mody, tam przyciskając, to pokażę może później, możemy sobie zmieniać nastawy zawieszenia. To może przejdziemy, pokażemy silnik pod maską. Silnik 190 koni. Prosta jednostka, nie przysparzająca przyszłemu nabywcy wiele problemów, sprawdzona. Przy przebiegu 101 tysięcy można powiedzieć, że samochód na przebieg autostradowy dopiero zacznie przygodę na naszych drogach. Zerkamy do środka. Jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem. Samochód też wyposażony jest w pełny pakiet czujników w kołach, czyli w każdym z tych kół będzie wyświetlane w danym momencie ciśnienie powietrza. Tutaj z tych systemów, które mamy na pokładzie, to może ja odpalę samochód, pokażemy, zamknę szybę i spuszczę sobie, będzie wtedy, o, od razu się pokaże. Na wirtualnych zegarach mamy tutaj mapy między zegarami, to co pytają kierowcy. Tutaj bardzo ładnie w nowym Tiguanie już jest rozwiązana opcja tego najwyższego modelu klimatyzacji, tutaj jest podgrzewanie postojowe. Tutaj mamy kamery 360, czyli tutaj sobie możemy dowolnie wybierać. W momencie jak wrzucę sobie wsteczny, to tutaj z boku będę miał możliwość sobie jeszcze wybierania, czy będę sobie parkował równolegle, czy prostopadle. Dodatkowo w samochodzie mamy funkcję karnet. Tutaj się zapala taka jakby ikonka sieci bezprzewodowej. Bardzo ładnie jest też tutaj rozmieszczona cała grafika, jeżeli chodzi o ustawienia sobie sieci radiowych i to, o czym wcześniej wspomniałem, tutaj mam możliwość sobie wybierania
odpowiednich albo Eco, Normal, Sport, Indywidual. I tutaj możemy sobie zmieniać oczywiście jeszcze tryby offline, tryb na drodze i tutaj mamy jeszcze tryb śnieg. Dodatkowo w samochodzie jest możliwość sobie załączenia, tak jak wcześniej wspomniałem, ogrzewania postojowego. Do tego jest dołączony taki mniejszy pilot troszeczkę. Nie możemy sobie programować. Mamy tutaj aktywny tempomat, tutaj się go ustawia. Tu mamy funkcję, wtedy sobie wybieramy Line Assist, Sign Assist, asystent wyjazdu z miejsca parkingowego. To też jest fajna funkcja, bo jeżeli sobie będziemy cofać i coś by z tyłu za nami się przemieszczało, to wtedy tutaj dostaniemy taką informację. Aktywny tempomat. Tutaj sobie możemy przesuwać po prostu dowolnie te wszystkie wyświetlenia na tym zegarze. Tutaj zmienimy. Mamy możliwość sobie aktywnego tempomatu uruchomienia. W momencie ja tutaj sobie chyba na postoju. O, i tutaj się ustawia odległości ACC wyłączony. I tutaj możemy sobie ustawiać odległości między poprzedzającymi nas pojazdami. To tutaj sobie wrócę na widok mapy. I tutaj jak sobie nacisnę drugi raz OK, to ta mapa się nam powiększy. Jest bardzo ładnie skomponowane wnętrze samochodu, czarna podsufitka, panoramiczny dach, bardzo to ładnie wszystko wygląda. To co wcześniej wspomnieliśmy, fotele sportowe, skórzane z logiem Airline na tylnej części fotela. I z funkcji, które tutaj nas by interesowały, wydaje mi się, że jest chyba wszystko. Zgasimy samochód. Przejdziemy sobie do tylnej części samochodu. Zerkamy tutaj. Tu to bardzo fajna opcja rozkładanych stoliczków. I tu jeszcze mamy funkcję takiego uchwytu na kubek dodatkowo. Składamy, zamykamy. Tu też wszystko skórzane. Pełna skórzana tapicerka. Bardzo ładnie to wygląda. Fotele już tak jak w A6 z regulacją tutaj odcinka za głową, możemy sobie go przybliżać lub oddalać. To co wcześniej wspomnieliśmy, w przypadku gdy samochód jest wyposażony w najwyższy model lamp, te lampy tutaj są tak troszeczkę wycięte i one już są w pełnej technologii LED. Elektryczna klapa, tutaj jest z tyłu kamerka, klapa się nam do góry otwiera i tutaj mamy opcję elektrycznego haka. Naciskamy, hak mamy otworzony, chowamy. W ten sposób hak mamy schowany. Funkcja podwójnej podłogi, czyli to sobie możemy tutaj na dół złożyć. W ten sposób mamy podłogę głębszą lub standardowo wsuwamy sobie tutaj, a na dole możemy sobie przewozić zakupy. Elektryczna klapa się nam zamyka. Samochód wyposażony w zbiorniczek AD Blue, czyli samochodziki możemy sobie wjeżdżać wszędzie, praktycznie tam, gdzie samochód benzynowy. Bardzo ładne 19-calowe koła. Zerkamy z tej strony, tu akurat mamy stoliczek rozłożony, boczki też ładnie wykończone skórą. Bardzo fajnie wygląda ten panoramiczny dach od dołu, pełne oświetlenie LED, to tam widać z tamtej strony się świeci żaróweczka LEDowa nad tylnym siedzeniem. Zerkamy tutaj, też mamy emblematy Airline, to co wcześniej wspomniałem, fotel pasażera też z funkcją pamięci oraz funkcją elektrycznej regulacji. Książka oczywiście serwisowa, wszystkie wpisy do wglądu, można sobie weryfikować. Tutaj też mamy wszystko bardzo ładnie wykończone i to o czym wspomniałem, to jest charakterystyczna wersja tych listw, to mamy tylko w wersji Airline. Znaczek też, który informuje nas o tym, że w samochodzie są zamontowane dwa pakiety stylistyczne Airline. Teraz przejdziemy do tutaj sobie zmierzenia powłoki lakierniczej. Wszystkie samochody, które trafiają do nas na plac, są wcześniej przed przystąpieniem do zakupu przez nas sprawdzane pod kątem bezwypadkowości i po prostu mamy wgląd. Natomiast podczas kręcenia filmu takiego demonstracyjnego my sobie jeszcze mierzymy dodatkowo podczas nakręcania filmu grubość powłoki lakierniczej konkretnego samochodu. Wszystkie wskazania, które tutaj są, to są wskazania w mikronach. Jeżeli one będą oscylowały w przedziale między 90, 70 do 200, świadczy to o tym, że na samochodzie jest oryginalna powłoka lakiernicza i samochód nigdzie nie był malowany powtórnie. Tutaj sobie sprawdzamy. Ja będę sobie przykładał. Gdyby tam gdzieś coś mi przeskoczyło, to po prostu jak
szybko oderwę zbytnio ten czujnik, to gdzieś tam się może on inaczej pokazać, ale to wtedy wrócę w to samo miejsce. A ja coś powiem w międzyczasie o naszej firmie. Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży samochodów poleasingowych. Samochody są zakupowane w firmach, które leasingowały te samochody. Mamy możliwość przed zakupem sprawdzenia sobie stanu technicznego, faktycznego samochodu, gdyż samochody są wyceniane przez niezależnych rzeczoznawców Dekry. My wtedy taki raport sobie sprawdzamy i przystępujemy do zakupu takiego samochodu. Wszystkie zakupy, wszystkie samochody, które są u nas w ofercie, są naszą własnością. To nie jest tak, że ogłaszamy samochód, który na przykład możemy mieć. Faktycznie samochód, który jest naszą, już jest ogłoszenie u nas na stronie, on jest naszą własnością. Do samochodu mamy wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji, tłumaczenia, zapłacona jest akcyza. Wszystkie samochody są u nas sprzedawane tylko i wyłącznie na fakturę VAT-23. Ci, którzy mają firmę, wiedzą, że jest to potrzebne do pełnego odliczenia VAT lub do sprzedaży w leasing. Ci, którzy nie mają firmy, zyskują to, że są zwolnieni z opłaty 2% w Urzędzie Skarbowym. To w przypadku, powiedzmy, samochodu za 100 tysięcy, 2 tysiące wtedy klient jest, no można powiedzieć, do przodu. W samochodach, które trafiają do nas, wykonujemy wszystkie czynności osobiście, czyli te samochody są już umyte, odkurzone, przygotowane dla klienta końcowego. Wszystkie formalności związane ze sprowadzeniem samochodu, z dokumentacją wykonujemy sami, nie korzystamy z żadnych zewnętrznych firm, przez co jesteśmy pewni, że wszystkie te czynności są wykonane rzetelnie. W przypadku aut używanych dużym ich atutem jest to, że tak naprawdę w przeciągu 2-3 lat samochód traci najwięcej, czyli biorąc sobie wartość rynkową konkretnego egzemplarza, mamy pewność, że samochód już stracił moim zdaniem około 50% pierwotnej wartości i w tym momencie klient, nabywając taki samochód, samochód konkretnie używany, ma to w postaci dodatkowego bonusu, że ma samochód bardzo dobrze doposażony. Samochody takie jak u nas cieszą się dużą popularnością na rynku. W przypadku Volkswagena Tiguana jest to najlepiej sprzedający się SUV. Jego tutaj taką największą zaletą i atutem jest to, że jest to w miarę nowy model, znaczy nowy, no, aktualnie najnowszy, który jest w salonie. Jest zbudowany już na nowej płycie podłogowej. Jego tutaj te wirtualne zegary czy wnętrze, widać, że jest to samochód świeży, z napędem na 4 koła. Tutaj jeszcze z paroma elementami dodatkowego doposażenia jest naprawdę łakomym kąskiem. Tutaj dla tych, którzy na przykład są zwolennikami dodatkowego jeszcze jakiegoś detalingu, jest u nas możliwość zamówienia sobie nałożenia powłoki kwarcowo-ceramicznej. Wtedy pracujemy na specjalnych maszynach Rupesa. Polega to na tym, że pierwsze robimy 3-etapową korektę lakieru, później nakładamy 3 warstwy powłoki kwarcowo-ceramicznej i jest to już zabieg, który uzgadniamy sobie z klientem końcowym. Natomiast w przypadku takiego samochodu naszymi wszystkimi zabiegami, które wykonujemy przed sprzedażą samochodu, to jest tylko go umycie, odkurzenie. W środku też nie używamy żadnych silikonów, czyścimy go tylko wodą i odkurzamy tak, żeby klient miał wgląd do faktycznego stanu, jakim ten samochód jest. Zapraszamy na naszą stronę www.wbcar, tam jest ciekawy film, jak odbywają się zakupy, jak to wygląda w Europie Zachodniej, skąd te samochody trafiają tutaj na rynek polski. Dodatkowo mamy stronę facebookową, można sobie tam w linku zobaczyć, bo umieszczamy zawsze. I mamy swój kanał na kanale YouTube, to jest historia naszej firmy, wtedy można sobie weryfikować faktycznie wszystkie te samochody, które do nas trafiają. Żadnego samochodu z filmem nie usuwamy, one wszystkie zostają. Można komentować, można do nas kontaktować się w dowolny sposób, zawsze odpiszemy, pomożemy, jeżeli klient ma jakieś wątpliwości. Sama procedura zakupów samochodów leasing nie różni się niczym od tego, który odbywa się w salonie samochodów nowych. Jeżeli Państwo wyrażacie ochotę zakupu takiego samochodu w leasing, jest nasz opiekun, który skontaktuje się z Państwem. Następuje podpisanie umowy między bankiem a klientem. Klient otrzymuje tablicę już do konkretnego egzemplarza, przyjeżdża do nas, zakłada sobie i odjeżdża do domu. Także tutaj, jeżeli działa sprawnie z przedstawicielem z banku,
Są przypadki, że jesteśmy w stanie w ciągu tygodnia taki leasing klientowi końcowemu załatwić. Na tym kończymy i zapraszamy na kolejne filmy. Dziękujemy i pozdrawiamy naszych fanów.